Przyjechały opony do Steigera. Idziemy zobaczyć. My łożysko nie obchodzi nam. Trzeba rozładować będzie je. A to one tam są? Tam, ja mówię, kurwa, blacha jakaś przyjechała, myślałem, że na altankę. Nie, opony. 900 na 60 na 32. A one na palecie są? Nie. To takie nie, trzeba... Gdzie sturlamy? Trzeba takie pod te... Bo on mówił, że podnieść, kocka podsadzić i dopiero widłami podjechać, nie? Te czujniki przyjechały też. No to czujniki do poziomu paliwa, do... Czujników? Górny i dolny. Na razie nie, zobaczymy tu robimy i ten. Kupując ciągnik ze złomu, liczyłem się z tym, że będę musiał do niego kupić opony, a więc tak zrobiłem. Znalazłem odpowiedniego dostawcę, jest to dostawca Dito Opony ze Słupska. Na jego stronie internetowej mamy tutaj opisane, że mają opony do wózków widłowych, opony przemysłowe, opony rolnicze, opony leśne oraz opony ciężarowe. W moim przypadku interesują mnie opony rolnicze. Tutaj w wyszukiwarce wpisuję swój rozmiar, czyli 900x60R32. Szukam i wyskakuje mi tutaj oferta, jakimi oponami dysponują. Ja wybrałem akurat opony w rozmiarze 900x60R32 producenta Tianli. Klikam tą ofertę i tutaj mamy podaną specyfikację. Opona ma 5 lat gwarancji. Jest wykonana w technologii IF. Oznacza to, że opona jest wzmocniona, ma wysoką nośność i możemy nią pracować na niższych ciśnieniach, co sprzyja pracy w polu, ponieważ ciągnik ma większą przyczepność i nie ugniata gleby. Dlatego zdecydowałem się akurat na te opony, bo możemy pracować z mniejszym ciśnieniem. No i oraz to, że jest 5 lat gwarancji i firma mi zrobiła naprawdę w ramach wsparcia projektu Steiger kupiony ze złomu. Zrobili mi naprawdę bardzo fajną ofertę na te opony. Jeżeli ktoś szuka opon do swojego pojazdu, to polecam tutaj tą firmę, ponieważ jest bardzo miła, szybka obsługa oraz ekspresowa dostawa, bo od czasu zakupu po 3 dniach miałem takie 4 duże opony już na swoim podwórku. Również Dito Opony ma swój kanał na YouTubie, gdzie prezentuje swoje produkty. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, warto zobaczyć. Link do strony internetowej oraz do kanału na YouTube będzie w opisie mojego filmu. A my zabieramy się za rozładunek i montaż opon. Zapraszam na film. No dobrze, tylko pokazywało, czy nie? Czy kreski? Ładne, nie? Elegancko. Co, tutaj podjedziemy? To po wózek trzeba iść, nie? Wózkę weźmiemy, czy ładowarkę? Nie wiem, czy wózkę więcej, mniej miejsca tu jest. Nawiduj się w sumie jedną, drugą. No tak. Ale myślałem, że dwie na raz być. No można, no. To podniesie. Nie, no tutaj widłami, nie? No idę po górę. Lekko do góry, jakby jakiś ten klocek czy co, żeby... Jeszcze do góry. Dobra. No dobra, obróż. Teraz przesuń tak, żeby mógł. Nie wiem, czy nie będzie ci chodziło o te. Jeszcze kawałek wjedzie i będzie dobrze. No obniż. Na dół trochę daj. Pochyl widły. No dawaj. Próbuj. Na siebie. Czekaj. Dobra, wziął. Jest, już jest. Daj do góry lekko. Dobra. Jedna poszła. Na stojąco? No. No można. O,
kawał opony jest. Do środka. Jest i druga. Zaraz przymierzymy, jak to będzie wyglądało koło traktora. Gdzie jedziemy? Pod traktor. Gdzieś tutaj na placu trzeba postawić. Trzeba pojechać, nie? Na Rosja duży chłopców sam to. Bardzo jechał do drogi. No i podjechać. Nie daj Boże, żeby ona... Co? Nie daj Boże, żeby ona nam się wywróciła z felgą. A rąką z chłodnikiem. A po, weź ją podjeść do samego koła, co? No tak, podjeść. A podjeść do opony. Weź pod spód ją. Do koła podjeść. Ale to ogólnie wszystko samo, tylko kapek szerszy, tak? Czy byś nie, się no trochę... wyjście też są, nie? Zobacz, ile jest wyższa teraz. Dajesz do przodu. No i co, błotniki wyrzucić? Nie, zmieści. Nie, no profil jest mniejszy chyba, nie? Okay. Nie, błotniki jest mniejszy, ale, ale szersza opona i to z tego wynika, nie? Ale też. Tak, bo tam był 65, był 60, no to wejdzie. Masz pojeździć trochę później z traktorem? No dam ci, dam ci. Ale trochę tylko. Pierwsze koło już zdjęte. Spuszczamy powietrze. Tu trzeba będzie, tu z wędkami to jest, ty. Tak, wędki, no. My nie zrobimy bez. Nie? No tak. A niech bez ten. Co? Nie myślałeś o tym, że odwrotnie felgi? Żeby szerszy był ciągnik? A nie będzie szerszy chyba. Będzie trochę. Masz dystansę dorobić. 2 centymetry mierzyliśmy chyba. Więcej. Nie, 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 to zrobimy normalnie taki, tak jak jest. A nie, nie jest odwrotnie, tam są odwrotnie kłony założyli. To prawe. Prawe, prawe, no. Opona jest, no, tak. W inną stronę wyszynki. No. I zaczynamy rozbierać, powietrze spuszczone. Nigdy nie robiliśmy takiego koła. Robiliśmy największe koło, to 710 na 70 R38. Maszyna do wulkanizacji. Dobra, drugie miejsce teraz może. Ty, a może trzeba tym środkiem polać? Jest ten środek? Czekaj, czekaj, polejemy tym! No, penetrantem. Powoli się ruszyła. Poszła. Dalej, dalej. Panie Rosja przyniósł, to my już żeśmy te. Odbili. Ale następne będzie. Ta się wydaje miękka, ta się wydaje miękka, nie będzie problemu. Co, teraz trzeba odwrócić, nie? Teraz trzeba się odwrócić. A koparką? Ups. Ups. I od tej strony będziemy rozbierać, bo tutaj jest też zrobienie. Tutaj, żeby druga część opony się zagłębiła. Stop. Tu może polejemy.
Dobra, nie trzeba, proszę. Dobra. A patrzyliście, która godzina jest? Żebyśmy wiedzieli mniej więcej ile nas... 12.32. Po 12 zaczęliśmy, bo pierwszego koła. No. No ale daj z tej strony może, albo tam jeden koń może być to. Dobra. Czym jeszcze jest naszym kojom? Ciachnę będzie szła, ale ty smarujesz. Daj tą czarną. Jak smarujesz, tak pojedziesz, nie? Weź te, dobra. To daj rozgaz chwilę. Inne ci tutaj ja będę smarował. Powiem ci, że ja miałem ochotę na 1050 do konu, nie? Tylko że na te felgi już by nie weszły. Za wąskie felgi, nie? A tamte felgi są tak same szerokie z tamtego? Tak, tak, tak. 27 cali to maksymalnie. No dawaj! 900 mora założyć. Daj, żeby troszkę... No dobrze jest, no. Pierwsza próba. Jeszcze chyba nie weszła tam, czy... Kuba, tam z Rosją weź na dwie kreski, no, żeby tam przyłapie. Weź Sebastian trochę naciśnij jeszcze. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Dobra, idzie. Nie, idzie, idzie. To możesz już puścić chyba. Bo za, na początku było za mało, teraz trzeba ten. Jak już weszło ten ram, to już... Weź to właśnie. Oby tylko tamta tak wchodziła, jak ta schodzi. I już jest nasza. A teraz musisz postawić, nie? Wejdzie. Wejdzie, załóż wejdzie. Trzeba dętkę wyciągnąć. To trzeba jeszcze kurą wyjechać. Dobra, uważajcie, bo dętkę wyciąga dalej. To jeszcze jest w niej powietrza pełno. Ale odkręcona jest. Tak. No to zanim... Gdzie jest wentyl? Tam wentyl jest wyjęty schowany. Już. On tak i tak jest wyjęty już. Trzeba ponaciskać, żeby zeszło powietrze i wtedy ona się może zluzuje. Chodźcie tak, tam w tym, w bliźniaku, nie? No, tam na bliźniaku też było. Czekaj. Do felgi przyklejona? Nie było nic, pewnie dane. Nie, tu nie jest przyklejona. No, ale masz? To już puściła. No puściła, tylko jest w niej, wiesz, powietrza jeszcze sporo. Ale próbujemy, tak, wtedy mam. Na hama? Trzymajcie felgię, felgę. Dętka wyjęta, teraz ściągamy oponę z felgi. Czekaj. A ta błyszcząca łyżka gdzie jest? Specjalna do kół? No jest, tyle tu ja na siebie. Jest, tej krok. Bo ta jest... No daj kurwa. Chcesz noszą łyżkę? Uwaga, idzie. Poparła się. Weź tu młotem.
Kurwa, schodzi. Uwaga. Dobra, dobra, dobra. Żeby nie było, żeby było mocowane. Powiem ci, że chyba jeszcze lepiej rozbiera niż to 710 na 38, co? Tak. My zawsze, wiesz, jak robiliśmy, tutaj wkładaliśmy łyżki, nie? No ostatnio cały czas tak on. No to dobrze. Tak jest lepiej. No już ostatnio doszliśmy do takiej sprawy, że 15 minut. Dynę dajemy czy nie? Co robimy? Dynkę dajemy. Najpierw wyczyścimy kargę, jeszcze pomyślę sobie. Tak, tak. Ona ma jakieś takie pęknięcie na pierwszym. No zobacz, widzisz, te opony by nam długo nie posłużyły. Dobrze, że żeśmy zdecydowali, że trzeba wymienić. O, tu następny. Zobacz. Tu na zewnątrz w miarę, ale w środku ten. Chyba, że ktoś chce do kombajnu. Czekaj, a wejdę sprzedać. Do środka, zmieszczę się, czekaj. Do Perkinsa. Do Perkinsa do lasu? Siedź. No może znowu. Nie, no wychodzę. Kręcić to. No dobra, nie. Tutaj jakby. Ale weź pokręcimy, co? Weź jak będzie fajnie. No na YouTubie. Nie, no to we dwa siądziemy. We dwa nie. Oj, to u góry, to na dole będzie to. Dobra, ty szczotej, to jedziemy tutaj, Randy. Daj ją! Bliżej daj ją! Jacek! No tak, to weźmy ją w szczotę. Macie, tych wętli jest już... To jest głębiej. No tak, ale żeby jest nie oponę uniesiesz, felga będzie dalej, co oponę uniesiesz do góry. Gdzieś to... mamy nie, ten dół tego. To musi być do góry i wkładamy od tej strony oponę. Bo tu nie jak wsadzimy od tej strony, żeby zakończyć można było, tu musi wejść stopka w rant. No ale zobaczysz. Lżej będzie się wsadzać po prostu. No inaczej nie założysz, bo tutaj nie ma miejsca. Tu nie naciągniemy je. No. To musi być do góry. Wentyl na dół. Daj go tutaj do przodu. A wentylek? Podejdź do przodu. Ja mam wentylek już. Przecież ja odjadę wózkiem, będzie ci lepiej kręcić. Ty tak to obniż już, postaw to na ziemi. No, postawię, będzie ci lepiej. Uważaj, Sebastian. Teraz, żeby dobrze założyć. No tak, wentyl jest. Jakby na zewnątrz? Na zewnątrz wentyl, tak. To przychodzi do tego. Delikatnie płaść. Czekaj. Czuję wentyl na zewnątrz? Dobrze, no. Żeby stopy nie robić. Bo felga idzie tak, koło z tej strony, bieżnik tak. Dobra. Felgę trochę może bliżej koła. Może po prostu weźmy, rzućmy tutaj i nasuniemy ją tak. Wiesz co chodzi? No to dawno daj. O, widzisz? To też się oprze, to będzie się opierała, nie? No i do góry. Kurwa, to niski jestem. No ale musimy zakręcić jeszcze koło, musisz, dopchać, jeszcze nie? Dopchać. Jeszcze dopchajmy. W którą stronę? Nie, czekajcie, dwóch musi ja wejdę do środka, będę widział. Ale w którą trzymajcie? No w tą jedziemy od razu, w stronę Kuby jedziemy. No to dobra. No? No teraz tu nam ciężko trochę. No dobra. Jeszcze. Ja bym musiał tu łyżkę wziąć. Daj łyżkę. Daj ją, spróbuję się wrzucić tak wyżej. Tak nie, tu nie wejdzie, trzeba tam pociągnąć i ona się tu... Łyżkę mi da jakąś, tą wiesz, wygiętą. Czy tą czarną ciężką? No tą wygięta jest. Tak. Czekaj, niech mu da łyżki, co ale wskoczy nam tam wyżej, tylko... jeszcze daj. Czekaj. Ej, co? No coś tu lekko poszło. No by się nie do góry podnosi. Tamte były bardziej miękkie. A nie, schodzi, nie? Chodzi, no. Coś tak. Delikatnie za... A nie, cała felga się kręci. Nie, teraz, ale dobra. Jeszcze raz.
ale kurwa, albo nie trzymamy, albo bardziej mnie do dołu. Ja na kolanie mam kurwa tak zaparte, że ja pierdolę. Tam by trzeba było unieść podróż, chyba. Tam, ja bym kurwa może koparką już to złapał, kurwa. Czy nie? Trochę ciężkie to było. Daj tą krótszą łyżkę. Kurwa, nie trzymacie, nie? Ale teraz do góry musimy. Młotków jej jebać. Czekaj, tu weszła, tu weszła. Kurwa, czemu puściłeś? Tą ręką trzymam. Ja co ja walę? Zawsze mnie tak oczarniasz. Nie mam motka? Mam. Rękę dajesz. Teraz trzeba uważać o to. Tak jak pierdolnie to. Uwaga. Weź łyżkę zabierz. Czekaj, czekaj. Weź łyżkę. Żeby w zęby nie zajebała. Uważaj. Zostałeś? Nie. A łyżka została w środku? Nie, leży tu. Tu jest. Dobra. To chyba najgorsze za nami, co? Czy nie? Chyba tak, to trochę być nie było. Nie jest źle. Trzeba to tym dawać. No bo to trzeba szybko, nie wiadomo czy ta najdzie, nie? Nie, no wejdzie. Ale czy nam najdzie tam? Nie, no bo to się wykręca nie całość, tylko sam zaworek ze środku. Tak, też kupuje. Przecież tak za nim załapiesz? Cały wykręt, tylko trzeba uderzyć teraz. No tak, no to tym też przecież. Czekaj, trzymaj. A gdzie jest? Czemu powietrze nie leci? No nie podłączony jest, no bo tu nie ma zaworu. Brawo. Daj mu Kuba. Jeszcze nie na tą stronę założyliście, kurwa. Czemu nie? Ale się wystraszyliście wszyscy. Nie, no to daj naprzód. Tu jeszcze jest szansa, bo można było wrócić. Na drugie zamontować. Na stronę. Żeby szkołę zamienić. Najgorzej będzie zostać. Trzeba napchnąć. To chyba idzie, zapała. Ale, czekaj. O, łapie. No, że widać, że w organizacji robi. Dobra, złapała. Dwa tygodnie. Nie, dłużej, prawie rok. Kurwa, będzie ciężko wam powiem. Chyba dzisiaj będą błotniki ściągane. Dobra, będzie. Będzie, bo tam lewarek. Teraz chyba przejdzie, nie? Oj. No tak, ci powiem, będzie. Znaczy, no tak, ale teraz na dół się wrócimy, ale tak jak... Na dół. Jeszcze ściepko na dół. Już jest przy tym, bo dół już doszedł. Dół już doszedł, tylko góra nie doszła. Tak. Dlatego stoi się. Daj ze dwa razy. A nie pchniemy góry? Nie wiem, ale i też trzeba wkręcić, nie? Na otwory. Nie, pokaże nie pan. Łyżka czerwona. Jedna opona już założona. Kuba, odkręciłeś, podniosłeś? No. Szykujemy do montażu już drugą oponę. To musimy poprawić wszystkie gwinty, bo tu nie były wszystkie szpilki wkręcone. Mamy jaki? 7/8? Nie, czekaj, zobaczymy. Tak, 7/8, 9 UNC. I narzynka też jest do tego kupiona. No wiem, to na chwilę, co? Nie? Myśmy poprawiali filtra, nie? To w stanie, gdzie jeszcze trzeba odpuścić. No tak.
Najpierw smaruję. I zaraz montaż. Pompujemy drugie koło. Nie spierdala temu blisko? To jest? Nie, wchodzi. Tu już prawie weszło. Włączone to były. O, wstoczyło ładnie. Tak to wygląda, taka jest różnica wysokości. I jedzie drugie koło, co? Jedziemy na wagę? A możesz pojechać na wagę, zobaczymy. A tamte zważyliście, nie? Nie, zapomnieliśmy. Z tyłu sam jeszcze mamy. No. Dobrze, dałem tutaj światła odnosić, czy nie patrzyłeś? Dobrze. Tylko tamte trzeba będzie zrobić, bo za mocno na boki. Trzeba będzie jednak zrobić trochę przedłużenie. Uchwyt wysunąć. Uchwyt, no. Ja pojechał. Zważyć. Na wagę. A. Tu trzeba poluzować tą, co trzyma napinacz. Tam, nie? I tam podciągnąć śrubą, nie? Dobrze sobie. Ja idę zobaczyć na wagę. Patrz, koło większe od ciebie, Karol. Od ciebie też. Ja w środku siedziałem, też byś się zmieścił. Zaraz zobaczymy, ile jedno koło waży. kg. Kalgas ze 100 waży? Lepiej. Z płynem będzie walił. Ja myślę, że z półtora tony. Belga lepiej jak 100 ważyła, nie? Tak. Żeby to ci nie ten. To czy chodźcie z tamtej strony, przytrzymamy. Kury. Sama leci. Sama wskakuje. No już nie, nawet nie dodosiałem. Dobra. Tu podwaryć, tam popnąć i sama wskakuje.